Wręcz przeciwnie, bardzo ważny temat. Zatytułowałem je Zwolnić, by pozostać wolnym. Więc na razie nie wiadomo, o co chodzi, ale zaraz się okaże, myślę. Więc zacznę od tego, że nasze czasy zasadniczo nie sprzyjają życiu duchowemu. Dlatego, że natura czasów jest przeciwieństwem tego, co jest naturą życia duchowego. Nasze czasy są skonstruowane w myśl hasła teraz, już, natychmiast. Natomiast życie z Bogiem biegnie według zupełnie innej rachuby, która ma na imię wiecznie. Teraz różni się od wiecznie zasadniczo tym, że teraz przychodzi natychmiast, natomiast wiecznie przychodzi nieuchronnie. To, co teraz, za chwilę staje się nieaktualne, natomiast to, co wieczne, aktualne będzie zawsze. Na to, co wieczne, trzeba poczekać, ale za to nie psuje się, nie deaktualizuje się, nie przestaje cieszyć, nie kończy się nigdy. I to jest ta różnica, że jesteśmy tak mocno skupieni na tym, co teraz, że gdzieś tam z pola widzenia ginie nam to, co wiecznie. Żyjemy w czasach nastawionych na życie na niesamowicie wysokich obrotach, bo ludzie ciągle się spieszą. I to jest taki paradoks, że dzisiaj wiele rzeczy wykonujemy szybciej, przychodzą nam dużo szybciej niż dawniej. Podróżowanie, czy komunikowanie się, czy wytwarzanie, czy kupowanie, czy prace domowe. To wszystko robimy znacznie szybciej niż dawniej, a jednocześnie jesteśmy pod ciągłą presją braku czasu. Jak to możliwe? Jak ci ludzie sobie radzili kiedyś, kiedy musieli to wszystko wykonywać w dużo większym przedziale czasowym? I czas stał się towarem tak deficytowym, że ludzie nie potrafią sobie zrobić przerwy nawet, kiedy podróżują. Jedni się uczą, drudzy załatwiają sprawy przez telefon, jeszcze inni myślą, że w przeciwieństwie do poprzednich odpoczywają, bo mają na uszach słuchawki i czegoś tam sobie słuchają. W domu podobnie, ciągle towarzyszy nam jakiś dźwięk, albo to jest telewizja, albo to jest muzyka, albo to jest komputer. I takie pytanie, no kiedy człowiek słyszy własne myśli, kiedy ma czas na to, żeby posłuchać swoich własnych myśli, które gdzieś tam w jego głowie się kłębią. Ale pomyśleć nie o tym, co mam jeszcze do zrobienia, tylko pomyśleć w ogóle nad swoim życiem, rozejrzeć się, dostrzec to życie wokół siebie, dostrzec kolory, słońce, czyjś uśmiech, to życie, jakim Bóg je stworzył. I to jest strasznie deficytowy towar w dzisiejszych czasach. Właśnie ten komfort dostrzegania życia wokół siebie. Dostrzegania nie interesów, nie zadań, nie obowiązków, ale tego, co Bóg nam ofiarował w naszym życiu. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że do tego, żeby mógł bardzo właściwie funkcjonować, potrzebuje od czasu do czasu popracować sobie na biegu jałowym. Czyli po prostu nie musieć być cały czas skupionym na codziennych sprawach, codziennych troskach, zmartwieniach, projektach, wyzwaniach. I to właśnie z tego biegu jałowego mózg korzysta, żeby pomóc nam znajdować rozwiązania. Właśnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że nic nie robimy, nie jesteśmy skupieni na niczym istotnym dla nas, to właśnie wtedy nasz mózg może najefektywniej działać. I człowiek, który myśli ciągle o pracy, tak naprawdę nie jest wcale człowiekiem efektywnym. I mądre firmy już dawno to odkryły, że należy unikać pracowników, którzy są przemęczeni. Bo pracownik przemęczony to pracownik nieefektywny, sfrustrowany i w rezultacie działający na szkodę firmy. Więc należy tak to wszystko zorganizować, żeby pracownik nie był przemęczony. Niestety to tylko mądre firmy w ten sposób myślą. Te niemądre działają zupełnie inaczej. I z tego też wynika pewna myśl tego rodzaju, że jeśli ktoś z dumą mówi, że jest tak zajęty, że nie ma czasu na inne rzeczy, to świadczy jedynie o tym, że on nie potrafi właściwie zarządzać swoim życiem. I to nie jest żaden powód do chluby, tylko tak naprawdę powód do zmartwienia, jeśli nie mamy czasu na nic. Bo to znaczy, że ktoś wziął na siebie więcej, niż potrafił zrobić. To znaczy, że źle zarządza swoim życiem. I w pewnym momencie, działając pod nieustanną presją, popełni błąd.
No dobrze, ale co to ma wszystko wspólnego z życiem duchowym? To, co powiedziałem do tej pory. Więcej niż myślicie. Na samym początku Biblii, ale nie na tym się będę skupiał, już na samym początku Biblii czytamy: i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. A tego samego Bóg chce dla nas, żebyśmy odpoczywali. Dlatego ustanowił dzień szabatu, ale to nie jest nabożeństwo baptystów dnia sobotniego, więc mówię o szabacie w znaczeniu biblijnym, dniu odpoczynku. Ale zrobił coś jeszcze więcej, niż tylko ustanawiając dzień odpoczynku. Dlatego Jezus powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Brzmi dosyć archaicznie, bo to jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Więc Bóg chce, żebyśmy odpoczywali zarówno w sposób fizyczny, jak i duchowy. I dlatego, że Bożym zamysłem zawsze jest dbanie o nas w całości, w każdym aspekcie naszego życia, nie tylko fizycznym, ale i duchowym, pozwólcie, że skupię się dzisiaj na tym właśnie duchowym. Już nie będę mówił o tym, jak zarządzać czasem, jak odpoczywać. Jeśli ktoś myślał, że o tym będzie dzisiejsze kazanie, to nie będzie. I chcę się skupić właśnie na tym drugim. Chcę mówić o tym, że bardzo potrzebujemy w swoim życiu zwolnić, żeby móc słuchać, żeby móc przyjmować, żeby móc rejestrować Boże impulsy w naszym życiu. Nie możemy być ciągle poddani tej strasznej presji czasu i pewnego pośpiechu, że nie nadążymy. Czy wiecie, dlaczego tak trudno dzisiaj przychodzi nam prowadzić życie modlitewne, przynajmniej wielu z nas? I nie mówię tutaj o takim życiu modlitewnym instant, na zasadzie, że gdzieś tam w przerwie się pomodlimy i załatwiamy sprawę, żeby ta modlitwa jedynie zapewniała nam alibi, że się modlimy. Ale jeśli alibi, to wobec kogo? No właśnie, wobec kogo chcemy sobie załatwić alibi, że się modlimy, że mamy życie modlitewne w swoim życiu? Parafrazując Mikołaja Gogola, kogo oszukujecie? Siebie samych oszukujecie. Tak to wygląda. Można powiedzieć, że modlitwa jest jednym z największych anachronizmów naszych czasów i nie mówię tego z pozycji ateisty, ale właśnie z pozycji człowieka wierzącego. No więc w jaki sposób modlitwa nie pasuje do tych czasów? Otóż żyjemy w takiej epoce niesamowicie nastawionej na osiąganie zysków, na produkowanie osiągnięć, na podnoszenie wydajności, na osiąganie celów, i też do Kościoła to się przenosi niestety. Właśnie to osiąganie celów, to budowanie jakichś tam planów, założeń, wizji. I żyjemy niczym zaprogramowane roboty, które mają w głowie tylko jedną myśl: działać. I także w Kościele, to niestety także w Kościele jest zauważalne. Natomiast modlitwa, którą wymyślono w czasach przedindustrialnych, funkcjonuje w myśl zasady: zatrzymaj się. Więc zobaczcie, z jednej strony słyszymy w głowie: działać. Z drugiej strony Bóg mówi: zatrzymaj się. I nie chodzi o to, że każda modlitwa musi się odbywać gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, że się oddzieliłem całkowicie od życia, gdzie jestem tylko ja i Bóg. Bo Paweł mówi: bez ustanku się modlcie. Czyli całe wasze życie niech będzie modlitwą, całe wasze życie niech będzie skupione na Bogu. Dlatego módlcie się zawsze i wszędzie. Ale jeśli modlę się tylko w windzie, w samochodzie, w tramwaju, w drodze dokądś, bo wtedy tego czasu i tak nie mogę zużyć na nic innego, więc oddam go Bogu. Więc jeśli tylko wtedy się modlę, to tak się na dłuższą metę nie da żyć. To znaczy, da się oszukiwać, że jest wszystko w porządku, ale nie da się żyć, żeby ta modlitwa była tym, czym miałaby być. Spróbujcie przez jakiś czas jeść tylko i wyłącznie jedzenie z fast foodów. Tylko i wyłącznie i nic poza tym. Pewien dziennikarz zrobił taki eksperyment, nakręcił nawet o tym film, że żywił się tylko jedzeniem fast foodowym, ale długo nie wytrzymał. Nie dało się. I my z taką modlitwą
Wydaje nam się, że wytrzymujemy dłużej, ale nie wytrzymujemy, tylko nam się wydaje. I o ile tamto jedzenie fast foodowe rozwala wątrobę i nie tylko, to taka modlitwa rozwala serce. W znaczeniu biblijnym rozwala serce, nie tym kardiologicznym. Taka jest prawda i nie da się od tego uciec. Nie ma wyjątku. Po kilku latach takiej diety duchowej, w cudzysłowie diety, kiedy rzeczywiście jesteśmy na diecie od modlitwy, nasze serce jest wrakiem tego organu, który naturalnie ma wzdychać do Boga i naturalnie chce to robić. I nasze serce oducza się tego i później już tego nie potrzebuje, co jest zabójcze, absolutnie zabójcze. Wróćmy do modlitwy, właściwie do mechanizmu, który jej towarzyszy, mechanizmu, który się świetnie w nas rozwinął, żeby pozbawić nas tego życiodajnego kontaktu z Bogiem. I działa on tak. Mamy kilka takich wytłumaczeń dla siebie samych, dlaczego nie. Dlaczego w taki właśnie sposób to robimy, a nie w taki, jaki powinniśmy. Na przykład, jestem taki zagoniony, nie zdążę z tym czy z tamtym. I w tej sytuacji ja mam się wyłączyć na pół godziny ze wszystkiego, żeby się modlić, nie ma mowy, praca sama się nie zrobi. Albo mówimy, jestem w trybie wysokich obrotów i teraz nagle mam wszystko zatrzymać, wyciszyć się, wyłączyć nagle, zająć się czymś zupełnie innym? Nie da się. Albo mówimy, praca to praca, z niej wynikają konkretne efekty, a modlitwa to jest jęczenie przed Bogiem słabych, którym się nie udaje w życiu. Albo w godzinę zrobię tyle i tyle, napiszę tyle i tyle, przygotuję tyle, załatwię tyle, a godzina modlitwy co mi da? Co zmieni? Praca zatrzymana przed modlitwą jest dokładnie zatrzymana na tyle czasu, ile będę się modlił, więc ona jest zatrzymana w tym samym miejscu. To jest nasze wytłumaczenie. Albo mówimy, no dobrze, modlę się i nie widzę żadnych tego efektów. Nie widzę, żeby modlitwa cokolwiek zmieniła w moim życiu albo cokolwiek zmieniła we mnie. Albo mówimy, Bóg nie odpowiada, Bóg nie słucha, Bóg nie słyszy. To nie działa. Może u kogoś to działa, ale u mnie nie działa, więc w zasadzie nie ma o czym mówić. I gdzieś podświadomie wiemy, że większość z tych stwierdzeń to jest nieprawda. Nawet jeśli nasze doświadczenie nam to podpowiada, to bądźmy pewni, doświadczenie nie jest właściwym doradcą. Bardzo często nie jest właściwym doradcą. Więc nawet jeśli podświadomie wiemy, że to jest nieprawda, to i tak robimy wszystko tak, jakby to prawdą było. I na tym polega nasz problem. Tak więc przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że już gotowe, już wracamy na szlak, już wracamy do działania, już włączamy wyższy bieg, pomagamy sobie zwalczyć zmęczenie w taki czy inny sposób. Mówimy, jeśli ty sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże, więc musisz sam zadbać o siebie, musisz sam zadbać o swoje sprawy, bo jak powiedziałem, praca sama się nie zrobi. Więc żyjemy szybko, dlatego działamy instynktownie, bo na nic więcej nie możemy sobie poradzić, często bezrefleksyjnie, bo nie mamy czasu, żeby się zastanowić dobrze nad daną sprawą, popełniamy błędy, podejmujemy złe decyzje. I mówię, działamy instynktownie, a tak naprawdę już nie mamy tego instynktu właściwego, bo ten instynkt zatraciliśmy, żyjemy w betonowej dżungli, już nie jesteśmy ludźmi pierwotnymi, którzy potrafili rzeczywiście z pewnych znaków przyrody odczytywać to, co się wydarzy, przyszłą pogodę z chmur, wolimy zajrzeć do internetu, bo nie wiemy, co to znaczy, patrząc w niebo. Oni wiedzieli, więc my już tego instynktu nie mamy tak naprawdę. Myślimy sobie, że świat ma być prostszy w obsłudze, dlatego że to wszystko mamy, internet, tablety, wszystkie te gadżety elektroniczne, które mają nam pomóc właśnie, bo możemy sobie sprawdzić w internecie, ale tak naprawdę świat się robi coraz bardziej skomplikowany, a jednocześnie coraz mniej uczciwy przy tym wszystkim. Jak sobie poradzić w tym buszu, kiedy ani nie mamy skąd czerpać mądrości, ani tak naprawdę nie mamy czasu, żeby się zastanowić? Może więc modlitwa to jednak jest dobre wykorzystanie czasu. Może to jest dobry sposób, który ktoś dobrze wymyślił kiedyś,
żeby nam pomóc. I tutaj nie chodzi o to, żeby modlić się po to, żeby się zatrzymać, dlatego żeby się nie męczyć. Chodzi o to, żeby pośpiech zastąpić czymś, co ma większą wartość. Więc jeśli ktoś chce się modlić, dlatego że w tym czasie nie musi pracować, to nie jest dobra motywacja, więc tego sposobu nie próbujcie, on wam nic nie da. Ale chodzi o to, żeby coś, co ma mniejszą wartość, zastąpić czymś, co ma większą wartość. Nie mówię, że coś bezwartościowego zastąpić czymś, co ma wartość, bo robimy rzeczy, które mają wartość, ale wiecie, jest taka zasada, że największym wrogiem najlepszego jest dobre. Nie złe, ale dobre. Dobre jest wrogiem najlepszego. Więc wszystko ma swoją cenę. Wszystko ma swoją cenę. Coś za coś. Sukces, bogactwo, sława to nie są złe rzeczy same w sobie, godne potępienia z definicji, tylko one mają swoją cenę. Czy chcielibyśmy zapłacić taką samą cenę jak większość ludzi, którzy ten sukces osiągnęli? Ten sukces naprawdę przez duże S. Ilu z nich ma ciągle tę samą żonę, ilu z nich ma ciągle tego samego męża? Czy ludziom zazdrościmy, że są kochani i że kochają, czy raczej zazdrościmy tego, co osiągnęli w swoim życiu, bo w tamtej dziedzinie nie mają się czym pochwalić? Więc bądźmy ostrożni w tym patrzeniu na właśnie to, co może nas pociągać. Dlatego, że jeśli gonimy za czymś w swoim życiu, to pamiętajmy, że gonitwa zniewala. Dlatego, że goniąc coś, musisz za tym podążać. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Nie idziesz tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz i po co chcesz, ale obiekt gonitwy decyduje o tym za każdym razem, gdzie się udasz, kiedy się udasz i po co się udasz, bo chcesz właśnie to dogonić. Żyjemy w absurdalnych czasach, kiedy o wolności mówi się tak dużo jak nigdy wcześniej, a jednocześnie ludzie dają się masowo zniewalać stylem życia, jakiego pożądają, który polega na tym, żeby mieć więcej, żeby szybciej, żeby dalej, żeby wyżej. I kiedy gonimy tego sztucznego zająca w wyścigu psów, tak jak to wygląda w jakichś wyścigach hartów, za które ludzie płacą, i te psy nie są w stanie go dogonić, bo tak to jest skonstruowane, że mają go gonić do mety, ale go nie dogonią. Więc dzisiejszy świat uczestniczy właśnie w takim biegu. Każdy ma dogonić to, ma nadzieję dogonić to swoje szczęście, ale tak naprawdę tylko biegnie. Tylko biegnie. Im szybciej, tym łatwiej pozbawia się swojej wolności. I w pewnym momencie nawet już tego nie zauważa, że jej nie ma, ją zgubił. Kto inny ustala czas biegu, kto inny ustala dystans, kto inny ustala tempo uciekania naszego obiektu. Natomiast Biblia mówi nam tak, w Ewangelii Łukasza, słowa Jezusa w rozdziale 8, a to ziarno, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Ulegają przyduszeniu. W takim przekładzie to brzmi. Ulegają przyduszeniu. I nie osiągają, nie dochodzą do dojrzałości. To jest jedna z tych grup ludzi w przypowieści o ziarnach, które padają na różną glebę. Nie do takiego życia stworzył nas Bóg, ale do takiego, o którym mówi Psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Jakie to proste, prawda? Pokazanie dwóch modeli życia. Człowiek, który wie, co jest mądre, wie, jakich miejsc i jakich towarzystw unikać, jakich ludzi unikać. Ale tutaj nie chodzi w tym unikaniu jedynie o rozpustę czy o niemoralność. To byłoby zbyt proste, gdyby to tylko do tego się sprowadzało, nasze życie, czego mamy unikać. Tu chodzi o wartości, których mamy unikać. Czyli coś, co ma pozór wartości, ale nim nie jest. To wynika z drugiej części tego fragmentu, gdzie właśnie o tym jest mowa, w psalmie 1.
I to w Słowie Bożym mądry człowiek szuka właściwego systemu wartości. Na tym polega ten Boży model. To z kontaktu z Bogiem rodzi się umiejętność posługiwania się kompasem w życiu. Ja wiem, że mówię rzeczy oczywiste, które słyszycie od lat. I to jest kolejne kazanie, ktoś sobie myśli znowu o tym samym. Ale zobaczcie, dlaczego tak jest, że słyszymy znowu o tym samym, a jednocześnie w głębi ducha wiemy, że tego nie robimy. Wiemy, co mamy robić, a jednocześnie w głębi ducha wiemy, że tego nie robimy. Gdzie leży problem? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Dlaczego przez lata powtarzamy to i przez lata musimy to powtarzać, bo tego nie robimy? Może czas się nad tym zastanowić. Dlaczego przez lata zmagam się z tym samym problemem? Dlaczego przez lata borykam się z tymi samymi złymi postawami w swoim życiu? To z kontaktu z Bogiem rodzi się umiejętność posługiwania się tym kompasem w życiu, zdolność eliminowania już na wstępie różnych podejrzanych pomysłów, podszeptów, okazji. I człowiek mądry wie, że pewnych rzeczy nie robi, zwyczajnie. Nawet się do nich nie zbliża, nawet się im nie przygląda. Człowiek niemądry brnie dalej i w pewnym momencie budzi się, myśli sobie, co ja zrobiłem? Jak to się mogło stać? No właśnie tak, że pozwoliłeś sobie na to, zabrnąłeś za daleko, zamiast zatrzymać się dużo, dużo wcześniej. Więc wiemy, jak się posługiwać smartfonem, komputerem, innymi gadżetami naszych czasów, a nie wiemy, jak słuchać Boga. Nie wiemy, co z tym zrobić. W komórce i na Facebooku mamy niezliczoną liczbę kontaktów, ale nie umiemy pozostawać w kontakcie z jedyną osobą, wiecznie wartą tego kontaktu tak naprawdę. Z naszym Bogiem. I gdyby jeszcze Bogu można było wysyłać SMS-y czy pisać do Niego na Twitterze i Facebooku, to byłoby o wiele fajniej, prawda? Bo byśmy robili przyjemne z pożytecznym. Ale On jest taki oldschoolowy, On jest taki staroświecki, że można się z Nim kontaktować tylko przez modlitwę. I innych rozmów nie odbiera. Dlatego Bóg mówi, zatrzymaj się, zastanów się, a jeśli trzeba, zawróć ze swojej drogi. Nie bądź jak pies, który goni tego sztucznego zająca. Bóg obiecuje, pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Psalm 32. I to jest bardzo konkretna obietnica, którą otrzymujemy. Obietnica dla tych, którym się nie spieszy. Dla tych, którzy mądrze wybierają w swoim życiu. Nie dlatego im się nie spieszy, bo im nie zależy, ale przeciwnie, bardzo im zależy na tym, jak ma wyglądać ich życie, dlatego są gotowi się zatrzymać, żeby nie popełnić błędu pośpieszności, pójścia złą drogą. Zatrzymaj się, żeby posłuchać, jaką drogą masz pójść. Czasem Bóg nas pośpiesza, bo tego wymaga sytuacja, ale zwykle w Biblii pośpiech jest synonimem, sami wiecie czego. Zamysły pilnego prowadzą do zysków, lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek, mówi Salomon w 21 rozdziale przypowieści. A w 29 rozdziale tych przypowieści czytamy, czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. Bardzo ostra ocena sytuacji. Ostatnią część mojego kazania chcę poświęcić kilku wersetom z 5 rozdziału listu do Efezjan i jeszcze właśnie zobaczyć, na co pokazuje nam Paweł. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Oczywiście to jest temat na sam w sobie, temat na całe kazanie, ale chcę zwrócić uwagę tylko na pewne kwestie w kontekście tego, o czym mówię. Paweł zaczyna od tego, i to jest kluczowa fraza tego tekstu, wykorzystując czas. Wykorzystując czas,
I to bardzo pasuje właśnie do naszych czasów, prawda? To przesłanie Pawła niesamowicie pasuje do naszych czasów, kiedy chcemy wykorzystać ten czas, którego mamy zawsze za mało. Ale do czego mamy go wykorzystywać? To tak jak pewien mędrzec rozmawiał z człowiekiem, który był kierowcą i zapytał, dlaczego tak się spieszysz, kiedy jedziesz? On mówi, że się spieszę, bo chcę zyskać 20 minut, żeby być szybciej na miejscu. I on go wtedy zapytał, i co zrobisz z tymi 20 minutami, które zyskałeś? I to jest bardzo dobre pytanie. Co zrobimy z tym czasem, który zyskaliśmy kiedyś się spiesząc i robiąc rzeczy nierozważne? Więc Paweł wymienia 5 rzeczy, które uważa za ważne do tego wykorzystania czasu. Nie mówi, wykorzystując czas, by móc więcej działać, pracować, zdobywać, osiągać, ale mówi o zupełnie innych wartościach. 5 rzeczy, które uważa za ważne w obliczu złych czasów, bo tam mowa jest o tym, wykorzystując czas, bo dni są złe, bo czasy są złe. Więc musimy tym czasem dobrze gospodarować. I tam nie ma niczego, co byśmy znaleźli we współczesnych kanonach dobrym zarządzaniem czasem. W tych różnych poradnikach, które mówią nam, jak tym czasem zarządzać i tak dalej. Żeby zwiększyć efektywność, wydajność, zdolność osiągania celów. Jest za to rozumienie woli Pańskiej, bycie pełnym ducha, utrzymywanie właściwych relacji ze sobą nawzajem, opartych o to, co wielbi Boga. Dalej jest dziękczynienie w Bogu i w końcu uległość jedni drugim, czyli nie stawianie siebie w centrum, by podporządkować wszystko sobie i swojemu pragnieniu. To jest tych 5 rzeczy, dla których Paweł mówi, że warto wykorzystywać czas. Kompletnie inaczej. Ale Biblia jest inna. Biblia jest kontrkulturowa i to chyba ciągle się zwiększa ta kontrkulturowość Biblii, że jest zupełnie inna w odniesieniu do kultury, w której żyjemy. Chodzi więc o to, żebyśmy w życiu zatrzymywali się, pytając Boga, co dalej? Co dalej? Dokąd mam iść, Boże? W którą stronę mam pójść? Co mam zrobić ze swoim życiem? W zasadzie każdy z nas wie, co chce zrobić ze swoim życiem. Ale czy robimy to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili ze swoim życiem? Czy sami tym życiem zarządzamy, a później gdzieś w pewnym momencie budzimy się zrozpaczeni, że wszystko zmarnowaliśmy, wszystko zepsuliśmy? Więc Paweł mówi, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Paweł mówi, że taka postawa to nie jest marnowanie czasu, ale wykorzystywanie go. Taka właśnie, kiedy się zatrzymujemy, żeby mieć czas, aby spędzić go z Bogiem, pytając go, co dalej. I to jest wykorzystywanie. Żeby to było skuteczne, potrzebujemy być pełni ducha. Bo to Duch Święty ma nas w istocie prowadzić. Pełni ducha, czyli całkowicie Jemu poddani, nie całkowicie poddani sobie, swoim celom, pragnieniom i wytyczonym kierunkom. Mamy być idący za Nim, a nie próbujący ciągnąć Go za sobą. My często Boga próbujemy ciągnąć za sobą do tych naszych celów, do tych naszych miejsc, do tych naszych pragnień. Z kolei z innymi mamy żyć tak, żeby nawzajem się zachęcać, wspierać, pomagać sobie nawzajem, tak by nasze życie chrześcijańskie było w istocie pieśnią uwielbienia Boga. Nie pieśnią uwielbienia mojego ego i zachwytem nad tym, co osiągnąłem w swoim życiu, ale pieśnią zachwytu nad Bogiem i tym, co On stworzył. Więc tutaj też ważne jest, żebyśmy umieli się rozglądać wokół siebie nad tym cudownym światem, który stworzył Bóg, żeby mieć jeszcze jeden powód do uwielbienia Boga. Czy to dostrzegamy? Kiedy słyszeliście śpiew ptaków? Ludzie idą do lasu i zakładają słuchawki i słuchają sobie czegoś tam, zamiast pójść do lasu, żeby posłuchać, jak tam jest pięknie w tej harmonii, którą tworzy Bóg. To jest właśnie to. Więc we wszystkim mamy pragnąć okazywać Mu wdzięczność i umieć dostrzegać wokół siebie właśnie te dowody Bożego działania. I to też łatwiej przychodzi, kiedy tak nie pędzimy.
No bo zobaczcie, jeśli jedziemy samochodem 180 km na godzinę, niewiele widzimy i musimy się skupić na tym, żeby się nie wpakować w jakieś tarapaty. Nie mówię o tym, że mamy jechać 40 km na godzinę na autostradzie, bo to jest wbrew przepisom, ale chodzi o pewną ilustrację. Jeśli cały czas pędzimy, nie mamy czasu zwyczajnie dostrzegać wielu elementów naszego życia. I one przemijają. I już ich nigdy nie będzie drugi raz. Bardzo wielu rzeczy drugi raz w życiu już nie przeżyjemy. Jeśli one nam miną, bo mignęły nam tylko, bo byliśmy zapędzeni gdzieś, to już się nie powtórzy. I tutaj nawet wieczność tego nie zmieni. Bo wieczność już nie powtórzy pewnych elementów, które tutaj mogliśmy przeżyć. Więc mamy przypominać sobie też wysłuchane modlitwy, a nie ciągle myśleć, że Bóg nie odpowiada, bo tak naprawdę mamy w swoim życiu dużo więcej wysłuchanych modlitw niż tych niewysłuchanych. Natomiast nasza natura polega na tym, że skupiamy się na tym, co nam nie pasuje, a nie na tym, co uważamy, że jest oczywiste. I w końcu mamy poddawać się innym, mając respekt przed Bogiem, że życie na ziemi nie ma służyć wyłącznie naszej wygodzie, nam samym. Mamy ustępować innym, kiedy trzeba, a nie oczekiwać, że inni będą nam ustępowali za każdym razem. Bo mamy do tego prawo, nam się tak wydaje. I takie właśnie życie Paweł nazywa dobrym wykorzystaniem czasu. I tutaj nie chodzi o osiągnięcia, nie chodzi o dorobek. Tutaj nie chodzi nawet o metody, którymi to będziemy robić. Tu chodzi o wartości, pewne wartości, według których żyjemy. Jeśli moją największą wartością w życiu jest Bóg, to zatrzymam się ze względu na Niego. Jeśli moją największą wartością jest cel, który sobie wytyczyłem, to zatrzymam się dopiero, kiedy go osiągnę. A są takie cele, których nie osiągamy nigdy. Bo na tym polega ich natura, na przykład gromadzenie majątku. Ono się nigdy nie kończy. Wiecie o tym dobrze. Więc poczekam na Niego, jeśli Bóg jest dla mnie największą wartością, poczekam na Niego, bo czasem na Boga trzeba poczekać, bo czasem Bóg chce dać tam szansę, żebyśmy na Niego poczekali, a my jesteśmy raptusami, mówimy, modlę się, Bóg nie odpowiada, więc nie mam czasu czekać dalej. A Bóg mówi, poczekaj. Bóg mówi, poczekaj. Bądź cierpliwy. Nie odpowiedziałem Ci dzisiaj nie dlatego, że Cię ignoruję, nie dlatego, że nie mam dla Ciebie czasu, ale dlatego, że chcę, żebyś poczekał. Dlatego, że chcę, żebyś miał czas do zastanowienia się nad sobą, nad swoim życiem. Poczekam na Niego nie dlatego, że On nie nadąża, ale dlatego, że ja mogłem się zgubić i może się wysforowałem za bardzo do przodu i muszę poczekać, żeby się zastanowić, gdzie jestem w swoim życiu i zobaczyć, czy nie zapędziłem się gdzieś za daleko. Więc lepiej, jak poczekam na przewodnika, który mi powie, jak się z tych tarapatów wygrzebać, zamiast samemu to robić i narobić jeszcze większych problemów. Bo to jest Jego świat, nie mój świat. Żyję w Jego świecie i Bóg mi mówi, co jest dobre. Więc jeśli moim największym pragnieniem też jest coś w życiu osiągnąć, to mądrość nakazuje osiągnąć to z Bogiem, a nie bez Boga. Ale tak jak powiedziałem, nie ciągnąc Go za sobą, ale idąc za Nim. Wtedy będzie to miało wartość wieczną. I nie mówię tutaj o zostaniu pastorem czy ewangelistą. Cokolwiek będziemy robić w życiu, cokolwiek będziemy robić poddani Bogu, doprowadzi nas do dzieła, które nie zniszczeje, do dzieła, które jest wieczne, które jest doskonałe. I każde dzieło czeka na to, co z nim zrobimy. I to jest prawdziwa wolność. Właśnie takie życie jest prawdziwą wolnością. Takie życie, o którym mówi nam Biblia. Jest prawdziwą wolnością. Też wolnością od powierzchowności i pospolitości. Jesteśmy, ugrzęźliśmy w tej pospolitości i powierzchowności. Natomiast Bóg chce dla nas wolności życia, w którym to On dyktuje nam tempo i w którym to On wskazuje nam wartości.
i takiego życia sobie i wam życzę, sobie również, bo ja wcale nie jestem od tego wolny. I wcale nie mówię tego wszystkiego z pozycji tego wujka dobra rada, który wie wszystko lepiej, ale z pozycji tego, który sam potrzebuje tych samych refleksji. Więc zapraszam do modlitwy.